Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Zbliża się rok szkolny, nie ma co ukrywać. Pewnie nieraz spotkaliście się z taką sytuacją, że ktoś miał dokładnie takie same rzeczy do szkoły jak Wy. Nie lubimy tego, prawda? Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z pomysłami DIY, zrób to sam. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, a teraz już nie przedłużajmy i przejdźmy do filmiku. Pierwsze z moich DIY pewnie już kojarzycie, bo jest ono bardzo, bardzo popularne ogólnie tutaj na internecie. Chodzi po prostu o zaznaczenie swoich rzeczy. Wiecie, żeby nikt Wam na pewno ich nie podkosił i tak dalej. A poza tym jest to fajna opcja na przykład na ozdobienie swojego ołówka. Potrzebujecie do tego głównie kolorowej taśmy klejącej, która teraz jest po prostu wszędzie. Jeśli chodzi o ołówek, to często stosowana jest praktyka, że po prostu zawijasz ołówek w tą taśmę, ale o wiele ładniej on wygląda wtedy, kiedy każdy kawałek ucinasz po kolei. To samo możesz zrobić na przykład ze swoją gumką do gumowania. Przybory szkolne przyborami szkolnymi, ale mi na przykład już nieraz zginęła ładowarka ze względu właśnie na to, że nie była ona w żaden sposób zaznaczona. Dlatego w liceum zaczęłam zaznaczać swoją ładowarkę taką właśnie taśmą i już każdy wie, że ona jest moja i ma wrócić do mnie. Teraz pokażę Wam, jak zrobić taki trochę galaxy zeszyt, bo wiadomo, zeszyty często kupujecie w tych samych sklepach i są one zazwyczaj bardzo do siebie podobne, a warto się wyróżniać. Ja akurat miałam już czarny zeszyt, ale jeśli nie macie czarnego, to po prostu pomalujcie zeszyt na czarno albo przyklejcie czarną kartkę. Potrzebujecie tutaj farb plakatowych. Najbardziej przydadzą Wam się kolory czerwony, niebieski, czarny i biały. I rzecz, którą musicie zrobić tutaj, to po prostu mazać, ciapać, plamić. Jak tak się będziecie bawić przez jakiś czas i wyjdzie Wam w końcu jakieś fajne tło, to weźcie kolor biały, zamoczcie go w wodzie i pokropcie pędzlem kartkę, tak żeby wyszły takie białe plamki. Mi się bardzo podoba to, jak wyszedł ten efekt. O, a tu mój kot, chyba chciał mi pomóc. Teraz pokażę Wam zeszyt, z którego jestem najbardziej dumna w całym moim życiu. Jeśli macie atlasy geograficzne, których nie używacie, to możecie go właśnie użyć teraz. A jeśli nie macie, to wydrukujcie sobie mapę. Mi akurat pomysł z mapą nie wypalił, bo moja drukarka trochę wybieliła te kolory i nie wyszły one tak dobrze. Ale na szczęście ja skończyłam już gimnazjum i miałam atlasy geograficzne z gimnazjum właśnie. Wycięłam jedną stronę, która najbardziej mi się spodobała i przykleiłam ją do przedniej okładki zeszytu. Teraz zobaczcie na filmiku, że odcinam niektóre kawałki tej strony, bo po prostu nie są one potrzebne. Jeśli chodzi o boki, to zostawcie trochę wolnego miejsca, żeby móc je przykleić po drugiej stronie. Kiedy kończycie używać papieru ozdobnego do opakowania prezentów, to zostaje Wam taka brązowa kartka, taki brązowy kartonik. I właśnie jej użyłam do skończenia tego DIY. Przykleiłam ją kawałeczek z przodu, żeby wyszła taka fajna okładka. I z tyłu. Ale z tyłu miałam gumkę, bo mój zeszyt akurat jest z gumką, więc musiałam wyciąć takie dwie kreseczki, żeby tam właśnie przewlec przez nią gumkę i dopiero potem mogłam ją do końca przykleić. W poprzednim roku tak swoją drogą też zrobiłam dla Was filmik, w którym było kilka DIY, więc podlinkuję Wam go w opisie. Ostatni pomysł, który mam dla Was, to takie bardziej ozdobne DIY. Możecie je użyć albo na plecakach, albo na Waszych koszulkach. Do tego potrzebujecie zakreślaczy kolorowych i wody. Ja akurat opróżniłam butelkę po zapachowej mgiełce i tam nalałam wodę. Jeśli chodzi o wzorek, to ja akurat wybrałam ananasa, wydrukowałam go i wycięłam. Później trzeba go przykleić, żeby nie ruszał się z miejsca. I wtedy można zacząć już kolorować. Możecie iść na całość, bądźcie szaleni, kolorujcie jak chcecie. Za każdym małym kawałkiem właśnie spryskajcie to wodą
i rozmasujcie, żeby tak się rozlało. Później możecie poprawić kontury markerem, żeby były bardziej widoczne. I tada! Gotowe! To tyle, jeśli chodzi o dziś. Jeśli zrobicie któryś z tych DIY-ów, to przesyłajcie mi swoje zdjęcia, oznaczajcie mnie na nich na swoich Instagramach, Twitterach albo wstawiajcie je na grupę Ananasy Sylwii, chętnie sobie pooglądam. Napiszcie mi w komentarzu, do której klasy wy idziecie po wakacjach. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!